Przed meczem Legionowi z MKS-em Kluczbork miała miejsce uroczystość wręczenia pamiątkowej koszulki oraz prezentów Sebastianowi Janusińskiemu, dla którego był to setny mecz w barwach Legionowi. Jak się później okazało, mecz niezbyt udany. Już w 6 minucie fatalnie zachowali się obrońcy zespołu z Legionowa. Tomasz Swędrowski miał koło siebie aż 5 rywali, a mimo to bez większych problemów pokonał Mikołaja Smyłka. Jednobramkowe prowadzenie gości utrzymało się do końca pierwszej połowy. Po przerwie Legionowia ruszyła do ataku i wypracowała kilka okazji do wyrównania. W 56 minucie w polu karnym został sfaulowany Szymon Lewicki. Sędzia podyktował rzut karny, a dwaj zawodnicy z Kluczborka zostali ukarani żółtymi kartkami. Sebastian Janusiński jednak strzelił fatalnie i Krystian Rudnicki nie miał problemów z obroną tego uderzenia. Zmarnowana okazja nie załamała gospodarzy, którzy nadal atakowali bramkę gości. Wciąż jednak brakowało tym akcjom wykończenia. W 64 minucie Jakub Grzegorzewski powinien zdobyć drugą bramkę dla Kluczborka, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Chwilę później doskonałą centrą popisał się Sebastian Czapa, a Szymon Lewicki uderzeniem głową doprowadził do wyrównania. Radość trwała zaledwie 2 minuty. Tym razem obrońcy Legionowi zostawili w polu karnym Łukasza Reinharda i zawodnik z Kluczborka nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Trzeba przyznać, że gospodarze ambitnie walczyli o zmianę wyniku, ale widać, że końcówka rundy jesiennej jest dla zespołu Roberta Pewnika coraz trudniejsza. W doliczonym czasie gry Łukasz Kominiak starał się odebrać piłkę rywalowi we własnym polu karnym, jednak uczynił to tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Legionowia przegrała na własnym boisku z MKS-em Kluczbork 1-3. Zwycięstwo drużyny gości było w pełni zasłużone. To, czego brakowało nam w poprzednich spotkaniach, mówię tutaj o szczęściu, no dzisiaj na pewno nam dopisało. Muszę powiedzieć, że w ostatnich kolejkach graliśmy naprawdę niezłą, przyzwoitą piłkę, natomiast z tych dobrych meczów przywoziliśmy lub zdobywaliśmy na własnym terenie tylko jeden punkt. Natomiast dzisiaj po takim meczu, gdzie naprawdę mogło się zdarzyć wszystko, strzelamy 3 bramki i wygrywamy, przełamujemy tą niemoc strzelecką, strzelamy 3 gole i myślę, że to jest dla nas bardzo dobre, bo przed zimą punkty nam były bardzo potrzebne. Trener Legionowi jest w bardzo trudnej sytuacji. 6 match, one point, but this match I think we play very good, but again we first half time make one mistake, individual mistake, 1-0 for nothing, but I think players give 100%, druga polowa startujemo very good, gramo, mamo penalty, ne damo penalty, we give goal for 1-1. I teraz musi być koncentracja, kiedy damy bramku, musi być koncentracja. We still think about 2-1, no for this 1-1, how many energy we give, forgive this 1-1, okay? I individual mistake 2-1 i to jest mecz. But ja gratuluję drużyni Kluczborku, yes, very quality, have quality for give this 3 goals. But what tell for us, yes, zadnja kolejka, sobota, Sosnovec i musimo biti koncentrovani, musimo zapracovati vrzo dobro analizo i we can win in Sosnovec, to jest to. Trener wciąż wierzy w przełamanie zespołu, ale sytuacja Legionowi w tabeli jest coraz trudniejsza. Po 18 kolejkach Legionowianie zajmują 12 miejsce, ale za tydzień mogą znaleźć się w strefie spadkowej, bo Wisła Puławy i Puszcza Niepołomice mają tylko o 2 punkty mniej. Liderem drugiej ligi jest Rozwój Katowice, który o 2 punkty wyprzedza Energetyka i o 3 MKS Kluczbork. Na miejscu barażowym znajduje się Stal Stalowa Wola, która traci do lidera 4 punkty. W 18 kolejce, która zakończy jesienne zmagania w drugiej lidze, Legionowia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec, które w sobotę pokonało na wyjeździe 4-0 Stal Mielec.
Mecz w Sosnowcu zostanie rozegrany w sobotę 29 listopada o godzinie 16:00.